Witam Państwa serdecznie, nazywam się Gabriel Maciejewski, jestem autorem książek i wydawcą. A w internecie zwykle opowiadam o tych książkach, ale także o różnych wydarzeniach i odnoszę się do komentarzy publicystycznych do tych wydarzeń, które pojawiają się w sieci. A dzisiaj chciałem, proszę Państwa, odnieść się do tego, o czym się mówi od jakiegoś czasu i o co ogłaszają różni prorocy, mniejsi, więksi i średni, czyli do tego, do przyszłej konfrontacji z Rosją. No więc wbrew tym wszystkim istotom, które w takim radosnym podnieceniu i euforii wręcz czekają na tą konfrontację z Rosją, kiedy ona nastąpi, żeby mogli powiedzieć, a nie mówiłem i na tę okoliczność może otworzyć szampana, czekając, aż wojska rosyjskie wkroczą do Polski. Naprawdę trudno mi zrozumieć, po co oni to robią, dlaczego to mówią. W takich rejestrach. Natomiast jestem głęboko przekonany, że żadnej konfrontacji z Rosją nie będzie. Nie będzie też inwazji Rosji na Ukrainę. To jest głupstwo i ono wynika z niezrozumienia z tego, co się dzieje, albo może ze zrozumienia, ale chęci celowego wprowadzenia w błąd wszystkich słuchaczy z taką intencją, że oni i tak uwielbiają podniecać się w grupie, więc trzeba im to dać i nie przejmować się niczym. Proszę Państwa, nie będzie żadnej inwazji na Ukrainie, dlatego że reakcja polegająca na koncentracji wojsk przy granicy wynika z prostego faktu, czyli z obecności floty amerykańskiej na Morzu Czarnym. Prezydent Rosji, o czym jestem przekonany, patrząc na to wszystko z zewnątrz, z bardzo żabiej perspektywy, takiej niskiej, jestem przekonany, że to jest tylko i wyłącznie komunikat wewnętrzny do swoich ludzi, żeby oni widzieli, że rząd coś robi, żeby armia widziała, tak? I ci, którzy mieliby może ochotę nie posłuchać Władimira Putina oraz jego otoczenia, żeby wszyscy widzieli, że jednak coś się dzieje. Okręt amerykański wpłynął na Morze Czarne, ale ci towarzysze działamy. Działamy, proszę bardzo. Czołgi stoją i czekają. Pytanie, jak długo będą stały i coś z nimi trzeba będzie zrobić. Trzeba je będzie rozpuścić albo rozpocząć tą inwazję. No innego wyjścia nie ma, bo tak jest, proszę Państwa, z koncentracją armii. Więc podejrzewam, że to jednak się wszystko rozjedzie. Nie będzie żadnego ataku, a jedyne, z czym będziemy mieli do czynienia, to z jakąś chroniczną, patologiczną sytuacją na granicach, która będzie zmierzała do tego, żeby zdestabilizować sąsiadujący z Rosją i z Białorusią kraje. To się być może uda na Ukrainie, natomiast na pewno nie uda się w Polsce, dlatego że widzimy, że to, co się dzieje na granicy, powoduje niespotykaną od bardzo dawna integrację. Od bardzo dawna niespotykaną integrację w narodzie. I tylko naprawdę najgłupsi posłowie lewicy Koalicji Obywatelskiej, ludzie, którzy zainwestowali w Donalda Tuska wszystko, od pieniędzy po emocje poczynając, plują sobie teraz w brodę i nie wiedzą, co zrobić, kiedy się ich ciąga po tych telewizjach i zmusza do wypowiedzi w kwestiach, których oni nawet nie rozumieją, bo przecież nie po to się zapisali do tego, żeby sobie truć głowę jakimś niepotrzebnym rozumieniem. Proszę Państwa, chciałbym wrócić do kwestii floty i jej obecności na morzach. Mocarstwa lądowe są oczywiście groźne, dokonują inwazji, robią różne brzydkie rzeczy, poszerzają swoją strefę wpływu, natomiast robią tylko w jednym wypadku, kiedy pozwolą im na to mocarstwa morskie, nie wcześniej. Musi być pozwolenie. Takiego pozwolenia nie ma i to jest oczywiste. Świadczy o tym obecność amerykańskiego okrętu na Morzu Czarnym. Koncentracja przy granicy z Ukrainą nie ma moim zdaniem żadnego znaczenia. Natomiast chciałem się odnieść do tego, jak działa flota. Flota jest siłą przemożną. Zawsze tak było i prawdopodobnie tak będzie. Może tylko zmienić rodzaj floty z tej, która pływa po wodzie, w powietrzną albo kosmiczną. Ja nie będę tutaj wchodził w takie rejestry, że jakaś wojna w kosmosie czy coś, bo to jest naprawdę już za duża bezczelność. Ale proszę Państwa, taki przykład z czasów dawniejszych. Ludzie uwielbiają analogie, ale one są przeważnie płytkie i sięgają nie dalej niż pamięć dziadunia albo pradziadunia, który tam w cesarskiej czy cesarsko-królewskiej armii służył. I z tych może momentów to lubimy sobie przypomnieć jakieś fakty, które są podobne do tego, co się dzieje dzisiaj. Proszę Państwa,
Był taki moment, kiedy Brytyjczycy na początku XIX wieku, w czasie kampanii napoleońskiej w Rosji, wprowadzili na Bałtyk jeden liniowiec i cztery czy pięć mniejszych jednostek, w tym dwa kecze-bombowe, czyli takie jednostki, które służą do likwidowania celów położonych blisko, celów nawodnych położonych blisko, ale ukrytych, to znaczy są tam po prostu moździerze. Nie jest mi znana konstrukcja tej jednostki, wiem tylko tyle, że do tego służy, a cała ta akcja, autentyczna przecież i przez znawców epoki, nie mówię, że od razu przez Waldemara Łysiaka, ale przez znawców epoki, jest rozpoznawalna. Natomiast ona znalazła swoje miejsce w literaturze. Jeden z tomów takiej werbunkowej serii o przygodach młodego człowieka, który robi karierę w marynarce, z serii Hornblower. To jest taka werbunkowa, podobnie jak proza Łysiaka, werbunkowa literatura dla młodych Brytyjczyków, która dzisiaj już nie działa, ale kiedyś miała służyć temu, by Anglicy, wierni królowej, patrioci, z klas niższych wstępowali do marynarki i poświęcali jej swoje życie. I rzeczywiście chodzi o to, żeby pokazać, że młody człowiek nie ma predyspozycji do tego, by służyć na okręcie, gdzie służba jest naprawdę upiorna. A jednak dzięki swoim ambicjom i chęci wywyższenia się z tej niższej klasy decyduje się na to. Jest chudy, chorowity, ma słabe zdrowie, chorobę morską przeżywa w ogóle okropnie, najgorzej ze wszystkich, boi się łazić po tych takielunkach, no ale przełamuje te wszystkie opory i w końcu zostaje chyba nawet admirałem. A w międzyczasie żeni się z siostrą Wellingtona, która owdowiała. Taka historia rzewna dla ambitnych młodzieńców z klas niższych. Po prostu jak będziesz się bardzo starał, to wdowa po arystokracie umili ci czas po powrocie z rejsu, na który wyśle się jej czy tam jego królewska mość. Możemy z tego szydzić, ale to miało wielkie wzięcie i było wznawiane setki razy. Za komuny w Polsce też. To nie była łatwa literatura, dlatego że była to literatura konkretu i z takim zamysłem propagandowym. Ale o co chodzi? Hornblower zostaje komodorem i dostaje zadanie, żeby wpłynąć na Bałtyk w czasie, kiedy trwa oblężenie Rygi. To oblężenie Rygi toczy się, o ile dobrze pamiętam, mogę się mylić, równolegle z kampanią moskiewską i chodzi o to, żeby zająć porty bałtyckie, w tym Petersburg. To jest najbardziej oczywisty klucz do Rosji i tylko zajęcie Petersburga może spowodować, że Rosja zostanie podbita. Nic więcej. Dlatego w każdej kampanii, o której wiemy, tak, antyrosyjskiej, armie najezdnicze zawsze kierowane są na Moskwę, dlatego że zawsze to jest pułapka. Wszyscy to wiedzą, to jest pułapka. I zawsze znajdzie się ktoś, kto wymyśli jakiś sposób po to, żeby tego Napoleona czy Hitlera skierować na Moskwę i zablokować marsz ku Petersburgowi. I to zostało pokazane w Hornblowerze, ponieważ jeden liniowiec wpłynął w towarzystwie niewielkich jednostek, w tym dwóch wyposażonych w moździerze. Jeden liniowiec wpłynął na Bałtyk i sprawa została załatwiona. Oblężenie musiało zostać zwinięte. Polityczne konsekwencje tego wypadku były straszliwe, bo Prusacy odstąpili od Bonapartego, przyłączyli się do koalicji antynapoleońskiej. Kampania moskiewska, wszyscy wiemy, jak się skończyła, i rozpoczął się totalny odwrót wielkiej armii. Proszę Państwa, jeden liniowiec w epoce, kiedy nie było ani takiego sprzętu, ani takich technologii, jakie mamy dzisiaj, wystarczył jeden liniowiec na dużym bardzo przecież akwenie. No więc teraz też mamy jeden liniowiec i myślę, że on też wystarczy. Tylko, że jest skierowany w zupełnie, jakby to powiedzieć, inne cele. Myślę, że on też wystarczy i nie będzie żadnej wojny. Będzie tylko szereg demonstracji. Nie jestem w stanie sobie uzmysłowić, dlaczego ludzie wieszczący tę wojnę czynią to z taką małpią radością i dlaczego usiłują imponować bliźnim tym fałszem,
i entuzjazmem, całkowicie nie a propos sytuacji, no bo przecież sytuacja nasza jest trudna. Oczywiste jest, że gdyby doszło do jakiejś konfrontacji z Rosją, do której nie dojdzie, no to przeżylibyśmy jedną z głębszych, większych tragedii narodowych, tak? Nie wiadomo, czy byśmy się z tego podnieśli w ogóle kiedykolwiek. I ogłaszanie tego wszystkiego z radosną bardzo miną i takim entuzjazmem jest co najmniej dziwaczne. Co najmniej dziwaczne. Ja rozumiem, że może ktoś nie ma wrażliwości, albo go to bawi, albo uważa, że to śmieszne, albo może chce coś na tym zarobić. To oczywiście ja rozumiem te powody, ale ich nie akceptuję. Nawet, no, znaczy nie można robić przedstawienia z poważnych spraw. A te sprawy są bardzo poważne i jeżeli są w kraju publicyści, jeżeli są w kraju politycy, jeżeli są w kraju ludzie, którzy zdecydowali się wziąć odpowiedzialność za komunikację z narodem, to nie jest banalna sprawa. Oni muszą mówić przede wszystkim prawdę i przede wszystkim używać języka, który, jeżeli nie ma realnego zagrożenia, nie będzie nakręcał fobii. Nakręcał fobii w sposób idiotyczny jeszcze do tego. To jest szalenie ważne. Jeżeli idzie o to, co mamy na granicy białoruskiej, to rzeczywiście okazuje się, że bardzo wielu polskich polityków, których byśmy o to nie podejrzewali wcześniej, potrafi się zachować właściwie i tym swoim komunikatom nadać odpowiednią temperaturę. Jeżeli idzie o publicystów, mam wrażenie, że jest dokładnie na odwrót i robią oni wszystko, by wywołać jakąś publicystyczną burzę, nie będę tutaj używał wyrazów, jaką burzę, dlatego że postanowiłem nie eskalować w tych swoich wypowiedziach i nie przesadzać, ale Państwo rozumiecie, o co chodzi. Nie można szantażować ludzi emocjami w sytuacji, kiedy jest kryzys. Nawet jeżeli bardzo się chce zarobić parę groszy. Nie można tego robić. Takie jest moje zdanie. A wojny nie będzie. I nie będzie inwazji na Ukrainę. Może być przewlekłe coś, co będzie się ciągnęło bardzo długo, ale dopóki flota jest na Morzu Czarnym, a nawet jeżeli zejdzie z tego Morza Czarnego, też się nic nie stanie, bo wtedy ta demonstracja na granicy straci sens i powrócimy do dawnych metod, czyli jakichś takich zakulisowych, gospodarczo, politycznych wymuszeń, szantaży. Nie sądzę, żeby było pozwolenie na coś więcej, a mocarstwa lądowe, żeby działać, muszą mieć pozwolenie mocarstw posiadających okręty. To tyle. Takie jest moje zdanie na ten temat. Uważam, że powinienem go wygłosić, dlatego że ta ekscytacja, która przewala się przez sieć w związku z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej, białorusko-litewskiej, łotewskiej, w związku z tą koncentracją wojska telefonami Merklowej do Putina, że to wszystko przechodzi już pewne granice i ja oczywiście nie muszę tego robić ani mówić, bo kimże w końcu jestem, tak, jakimś małym wydawcą, ale jestem stale obecny w sieci, zabieram głos, więc jako nic nieznaczący mały wydawca powtórzę, wojny nie będzie. Bardzo Państwu dziękuję. Do widzenia. Do usłyszenia.